Chmura TV. Może pić, co? Jak pić, ale pić już nie, na pewno jest mu zimno. Zaraz, czekaj, mam do pieczy. No to trzeba było brać teraz. Tak, żeśmy się uczyli, tak już, tak? No, to co będzie rączka. Rączka, ale trzymaj, wiesz, trzymaj, żeby nie ułożyła. Ale główka, uważaj, bo przecież tak nie bierzemy. Lepiej pić rączka. To nie powiem, że mała! Telko napisał trzy książki na poziomie poradnika. Pisał je z żoną swoją. Jest to dziecko dla początkujących, dziecko dla odważnych i dziecko dla zaawansowanych. Rodzic na każdym etapie. Reżyser i dramaturg, która robiła adaptację, wybrała niektóre wątki bardzo trafnie i z tym, że jak mówię, żal było wielu. No, musielibyśmy zrobić kolejnych 5 odcinków, żeby to wszystko zawrzeć. Dlaczego odmawia słania? I co on sobie w ogóle wyobraża? Co? Czy sądzi, że taki ojciec, no dajmy na to ja, będzie spędzał noce na, powiedzmy, noszeniu potomka po mieszkaniu i czekaniu na wschodzie słońca? Stary. Ja już nie mogę. Ja też. Leszek Talko, jak dowiedział się, że chcemy robić adaptację, oczywiście się zgodził, bardzo ucieszył. Przesłaliśmy mu scenariusz i on mówi, no ale jak to? Was jest tylko dwójka, a przecież tam jest jeszcze dwójka dzieci, Pitu i Kudłata, jest jeszcze kot, są różne inne postaci i wy jesteście tylko we dwójkę? No, no tak, no bo będziemy się wcielać w różne osoby. O, mówka idzie, idzie mówka, idzie. No, idzie. A my też już możemy iść? Nie. Tu stoi mówka, tu stoi. Naprawdę? Tu idzie mówka, idzie. Na moje oko 450 egzemplarz. Spektakl mogą oglądać ludzie, którzy chcą mieć dzieci, którzy mają dzieci lub którzy mieli kiedyś dzieci i one powyrastały. Więc jakby widz jest od tego, tak jak powiedziałem wcześniej, od tego 4 roku życia do 84 roku życia zadowolony i zaspokojony. Wojny dziecięcy. Tu mam, będę tato. To będzie takie, tu jest takie teraz ekumeniczne. Z dzieckiem w świat wartości. O, proszę, super niania radzi, jak być super tato. Przyda się. A to jest hit. Jak wychować dzieci zgodnie z rytmem kosmosu. Mówimy do widza, z nim się kontaktujemy, pytamy czasami. No, tak jak z dzieckiem, też jest ważny kontakt. Rodzice dzielą się z nami uwagą jedną, podstawową. Jezus Maria, w końcu ktoś pokazał nam, ludziom, że wszyscy mamy tak samo w wypadku dzieci. Każdy ma te same problemy. O godzinie 17 następuje kryzys. I gotów jestem pretraktować i sprzedać oglądanie jakiejś kretyńskiej bajki o myszach mutantach w zamian za kwadrans spokoju. O godzinie 19 sam mu daję ciastko, ale mówię, żeby potem mu grzemy. O godzinie 20 mówię mu, że zęby może mieć jutro. O godzinie 21, po godzinie ryków, sam mu niosę Coca-Colę, dam zmywarkę, gumę dorzucę, otworzę DVD, przyniosę piwo, dorzucę paczkę fajek, byleby tylko pożył spać. Co ciekawe, determinacja dziecka nie spada nigdy.